wiecie, że nic w ogóle w naszym życiu nie będzie się wydarzało, jeśli my nie będziemy podejmowali decyzji. Nie chcę wśród was robić jakiejś sztucznej atmosfery. Rozumiecie? Jestem daleka od tego, żeby robić jakąś sztuczną atmosferę i mówić w ogóle Bóg jest tu i w ogóle wiecie. Bóg jest. Bóg jest w tobie, Bóg jest we mnie. Tak? I tak, jak ty zbudujesz swojego wewnętrznego człowieka, tak, jak ty rozpoznasz, co ty w ogóle masz robić w Królestwie Bożym, tak, tak ten Bóg przez ciebie będzie się manifestował. Rozumiecie? Co chce diabeł? Diabeł chce, abyś był takim wyciętym, malutkim żołnierzykiem z jakiegoś w ogóle szablonu. Rozumiesz? Chce cię wsadzić w religijną ławkę i chce, żebyś w tej ławce siedział. Chce, żebyś nie pragnął, chce, żebyś nie marzył i chce przede wszystkim, żebyś nic nie robił. Rozumiecie? Taki jest diabeł. A jaki jest nasz Bóg? Nasz Bóg jest twórczy. Czyli co, kim jest Bóg? Bóg jest Bogiem, jest tworzycielem. On wszystko tworzy na nowo, tak? Więc w ogóle wierzę w to, że jesteście tutaj na tym miejscu i możecie mieć zarówno, gdyby każdy z was indywidualną służbę, tak? Jak również wasz Kościół na tym terenie może nieść indywidualne poselstwo. Indywidualne, nasze. Prosto z objawienia. Prosto z objawienia. Wiecie, kiedy ja przyszłam do Jezusa, to ja nie byłam zmotywowanym człowiekiem. Bo w ogóle nie ma tak, że przychodzi do Jezusa ktoś, kto jest zmotywowany. Wszyscy, którzy przychodzimy do Jezusa, nie jesteśmy zmotywowani ludźmi. Rozumiecie? W ogóle generalnie jest tak, że w Kościele są ludzie niezmotywowani. Więc jakie jest zadanie urzędów Bożych, tak? Aby przygotować ludzi do dzieła posługiwania, aby między innymi, ja w ogóle chcę cię dzisiaj zmotywować. Czym? Sobą. Chcę cię zmotywować sobą. Chcę ci powiedzieć, jak ja rozpoznaję Boga w swoim życiu, jak ja biorę na warsztat swoje pragnienia, tak? I jak wprowadzam te rzeczy w działanie. Wiecie, wszyscy wiemy, że generalnie panuje coś takiego, że no wiesz, ale jak Bóg będzie chciał, to coś zrobi. Bóg ostatnie zdanie wyraził na krzyżu Golgoty i my to wszystko wiemy. Bo to w ogóle ludzie w Kościele są fachowcami, tak, od wiedzy. Fachowcami od wiedzy. Ostatnio stałam i słyszałam, ktoś komuś tłumaczy, wiesz, ale do tego jest potrzebny sztab ludzi. To jest jedna wielka bzdura. Nie potrzeba. Bóg potrzebuje jednej osoby wypełnionej Duchem Świętym, pragnącej, tak? I osoby, która stanie się pasjonatem. Ja i mój mąż, tak? Robimy taką robotę. Tylko my we dwoje. Ci ludzie, którzy są koło nas, oni się dołączają do nas i co robią? Tworzą kolejne rzeczy, nowe rzeczy, stają się pasjonatami swoich służb. Ale jesteśmy daleko od tego, tak? Aby ci ludzie robili wszystko to, co my im powiemy, bo ja w ogóle nie mam pomysłu dla życia ludzi. Ja nie mam pomysłu w ogóle na przykład, no nie wiem, dla Tereski. Tereska sama wie, co ma robić. Ona przede wszystkim wie, czego ona pragnie. Wszyscy wiemy, że w ogóle tak, była u was w Kościele szkoła wiary, tak? Więc wszyscy wiecie, że Bóg w pierwszej jak gdyby kolejności mówi do nas przez pragnienia. I chciałabym ci dzisiaj zadać takie pytanie. Czego ty w ogóle chcesz? Czego w ogóle chcesz? Na to pytanie, przyjaciele, każdy musi sobie odpowiedzieć. I ja wiem, że każdy mówi, wiesz, ja chcę tego, co Bóg. Ja mówię, to jest religijny frazes. Posłuchajcie, chciałabym was dzisiaj rozbroić z głupoty religijnej. W ogóle uwielbiam te sprawy. Ja jestem za namaszczeniem, jestem za śmiechem w Duchu Świętym. Jestem za wszystkim, ale uwielbiam Boga trzeźwego myślenia. Rozumiecie? Chcę, aby w moim życiu, tak? Aby cała moja osoba prezentowała Boga. Dużo ludzi ucieka w tą niebiańską enigmatyczność. Dlaczego? Dlatego, że są nieszczęśliwi tutaj na ziemi. Z uwagi na to, że mają nieszczęśliwe swoje dusze, dlatego uciekają do tej niebiańskiej atmosfery i mówią, tam jest Bóg, ciągle tylko wiesz, la 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 la. Ja mówię, ale ty w ogóle masz być szczęśliwy tutaj na ziemi. Wiecie, ja mówię, co ty chcesz w ogóle robić? To, co Pan chce. Ja mówię, a co Pan chce?
No wiesz, to Pan wie. Ja mówię, ale to Ty masz wiedzieć. To Ty masz wiedzieć. Rozumiesz? To Ty masz wiedzieć, ponieważ Pan mieszka w Tobie i Pan mówi do Ciebie. Gdzie Pan mówi do Ciebie? Do Twojego odrodzonego ducha. Mówi do Ciebie Twoimi pragnieniami. Twoje pragnienia to Boże pragnienia. Ktoś ostatnio do mnie mówi, ale ja chcę ćpać. Ja mówię, to musisz się na nowo narodzić. Jeśli Ty chcesz ćpać, to musisz się na nowo narodzić. A mi się chce bzykać, to też musisz się na nowo narodzić. Bzykanie jest tylko dla małżonków. Rozumiecie? W ogóle tak ostatnio podjęłam taką decyzję, Boże, dopóki chodzę po tej ziemi, będę prostować głupoty. Będę podważać wszystkie fałszywe rzeczy. Rozumiecie? Ponieważ nasz kraj to okultystyczny kraj. U nas w kraju jest mnóstwo okultystycznej duchowości, tak zwanej nic nieznaczącej. Są spotkania, niby jakaś enigma, coś się dzieje, a ludzie wychodzą ze spotkań i każdy wraca do swojego rajdołka. I dalej się nic nie dzieje. Rozumiecie? I dalej jest środa, jest modlitwa, są trzy osoby, jest niedziela, jest 12 osób. Rozumiecie? Nikt nie pragnie, nikt nie działa, nic się nie dzieje. U nas tak nie jest. Czemu tak jest? Czemu tak jest? Czemu tak jest, że ludzie nie pragną? Ale co powiedział Bóg? Tak? Że On daje chcenie i wykonanie. To On daje Tobie pragnienie. On daje Tobie pragnienie. On Ci daje obietnicę, że tam, gdzie postawisz swoją nogę, On jest z Tobą. Tam, gdzie Ty stawiasz swoją nogę, On jest z Tobą. Wiecie, generalnie też jest tak, że ludzie nie robią różnych rzeczy, dlatego że myślą, że Boga nie ma w nich. Ale czy Pan będzie ze mną w tym miejscu, do którego ja zmierzam? Pan będzie z Tobą, ponieważ Pan, jak zamieszkał w Tobie, tak nigdzie się z Ciebie nie wybiera. Zamieszkał w Tobie raz na zawsze. I nawet wtedy, kiedy idziesz grzeszyć, to Pan jest z Tobą. Rozumiesz? Ten cudowny Pan dał Ci wolną wolę i powiedział, dziecko, w ogóle od dzisiaj robisz, co chcesz. Co chcesz. Nie wplątuj mnie w Twoje niepowodzenia, nie wplątuj mnie w Twoje grzechy, nie wplątuj mnie w różnego rodzaju rzeczy, bo mnie tam nie ma. Ja się zamanifestowałem przez Jezusa na krzyżu Golgoty. Rozumiecie? Tam Jezus powiedział, wykonało się. Tak? Cały grzech spadł na Niego, całe ubóstwo spadło na Niego, brak pragnienia spadł na Niego, wszystko spadło na Jezusa. Po co? Po to, żebyśmy my tutaj, na tej ziemi, szczęśliwe życie wiedli. Ludzie mówią, wiesz, ja to tam tak w niebie. Ja mówię, tam w niebie to Ty w ogóle nie będziesz potrzebował wiary i nie będziesz potrzebował pragnienia, ponieważ tam będziesz blisko Boga. Rozumiesz? Tam w ogóle tych rzeczy nie będziesz potrzebował. To tu, przyjaciele, na tej ziemi, tak, mamy sprawować władzę nad naszymi pragnieniami, nad naszymi uczuciami, tak, nad naszymi umysłami. Otwórzcie swoje Biblię, jak macie, na Księdze Jozuego, to jest strona 236. Wiecie, ja mam tatę, który jest niezbawionym człowiekiem i nie widzi na jedno oko. Ma zaćmę. Nie widzi na lewe oko w 100%, a na prawe oko widzi w 50%. I teraz zobaczcie, jaka jest zajawka. Poszłam kiedyś do niego i mówię, mogę położyć na Ciebie ręce. Mogę Cię w ogóle uzdrowić. Możesz widzieć. Powiedział, że nie chce. Zobaczcie. Powiedział, że nie chce. Jest ślepy, dlatego, że nie chce. Rozumiesz? I teraz tak, ja, wypełniona Duchem Świętym, jego córka, nic nie mogę zrobić, ponieważ mój tata powiedział, że nie chce. Moja siostra nienawrócona zorganizowała mu w klinice operację. Wiecie, co zrobił? Nie pojechał. Zostało zapłacone, tak? A mój tata po prostu nie pojechał. Dlaczego? Bo nie chciał. Bo nie chciał. Ja mówię, jesteś ślepy jak kret. To jest nieprzyjemne. Ale mówię, jesteś ślepy jak kret na własne życzenie. Rozumiecie? Jesteś, mówię, wyciętym z szablonu jakimś żołnierzykiem, bo tak chcesz. Bo chcesz iść tak, jak religia podpowiada. Bo nie chcesz dokopać się do swoich pragnień. Wiecie co? To jest jedna z trudniejszych rzeczy i chrześcijanie nie umieją sobie na to odpowiedzieć.
czego tak naprawdę ja chcę. Zobaczcie, Jezus przyszedł do naszych serc, tak? Dał Ci wolność, dał Ci swobodę, dał Ci zbawienie, tak? Ale Jego kolejne pytanie do Ciebie to jest, dziecko drogie, co Ty chcesz? Co Ty w ogóle chcesz robić? Czy Ty masz w ogóle jakieś pragnienia? Ja ogłosiłam ostatnio u nas w Kościele na temat zmiany myślenia. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak, przyjaciele, że kiedy Ty przychodzisz do Jezusa, to zbawienie następuje w Twoim duchu. Ale jeśli Twój umysł jest nietknięty, tak, to jak Ty byłeś pasywny w życiu starym, tak jesteś potem pasywny w Kościele. Rozumiecie? No to tak działa, przykro mi, ale to tak działa. To tak działa. Jeśli byłeś pasywny w świecie, to jesteś też potem pasywny w Kościele. A to w ogóle nie chodzi o te, wiecie, entuzjastyczne uwielbienie. To w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, że jak Ty rozpoznasz pragnienie, a poprzez to swoje powołanie, tak, to Twoja dusza tutaj na ziemi stanie się szczęśliwą duszą. Będziesz wtedy szczęśliwą, chodzącą jednostką i ludzie będą to widzieli. Ludzie będą to widzieli. A jeśli masz problem i nie pragniesz niczego, to też przyjdź do tego Boga i powiedz, nie pragnę. W ogóle to On wzbudzi w Tobie pragnienie. To On wzbudzi w Tobie pragnienie. I teraz posłuchajcie, w Księdze Jozuego, oczywiście to jest stare przymierze. Nas obowiązuje nowe przymierze. Rozumiecie? Ale Bóg zachęcał ludzi w Starym Testamencie przez proroków. Ponieważ nikt w Starym Testamencie nie był odrodzony z Bożego Ducha. I Bóg zachęcał ludzi przez proroków. Trzeci werset. Każde miejsce, Bóg mówi do Mojżesza. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak do Jozuego, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i do Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Poprzez cały kraj Chetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię i ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłeś ich ojcom. Teraz zobaczcie, każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, dam wam, jak przyobiecałem to Mojżeszowi. W ogóle, jeśli ty jesteś zbawionym człowiekiem i chcę ci powiedzieć, że tam, gdzie ty stawiasz swoją nogę, tam jest Królestwo Boże. Tam jest Królestwo Boże. Tam, gdzie ty stawiasz swoje stopy, tam jest Królestwo Boże. Rozumiecie? W ogóle Bóg chce nas prowadzić do tego, tak, że gdziekolwiek twoja stopa stanie, to w ogóle stanie Jahwe, tak? Gdziekolwiek stanie twoja stopa, tak, to ty na tym miejscu weźmiesz autorytet. Ty weźmiesz autorytet, tak? Czyli gdzie tu jest miejsce na pasywność? Zobaczcie. Gdzie tu jest w ogóle miejsce na pasywność? I Bóg cię pyta dzisiaj, czego w ogóle chcesz? Słuchajcie, stoimy u progu nowego roku. Jest nowy rok. Jest nowy rok. Dobrze zadać sobie w ogóle to pytanie. Boże, w zeszłym roku byłem w tym miejscu, tak? Czy ten nowy rok jest dla mnie nowym miejscem? Czy ja tak naprawdę dalej gdzieś oszukuję sam siebie? Ja wiecie, ja przez cały czas badam siebie, badam swoją duszę. W ogóle jestem sama dla siebie takim barometrem, tak? Patrzę, od czego zaczęłam zeszły rok i na czym kończę ten rok. Czy ja się rozwinęłam? Czy ja rozpoznałam moje pragnienia? Czy tam, gdzie ja postawiłam moją stopę, tak? Zajaśniało królestwo? Czy ja w ogóle pragnę? Czy ja się w ogóle nie rozmijam z Bogiem? Czy ja jestem w ogóle normalna? Czy ja ciągle w ogóle stoję, jak wiecie, jak jakiś w ogóle, nie wiem, Egipcjanin? Dobrze takie pytania jest sobie zadawać. Wiecie co? Ja musiałam Bogu zadać takie pytanie. Tak? I sama sobie w ogóle musiałam zadać takie pytanie. Musiałam zadać sobie to pytanie. Kim jestem w Królestwie Bożym? Prowadzimy z mężem Kościół, tak? Ale ja musiałam zadać sobie to pytanie. Boże, kim ja jestem w Twoim Królestwie? Ja musiałam dokopać się do moich pragnień. Dokop się dzisiaj do Twoich pragnień. Jeśli nie robiłeś jeszcze nigdy tego w swoim życiu, to dokop się do tego. Wiecie, ja mówiłam ostatnio do ludzi, że
Tam, gdzie jest Twój talent, tam, gdzie jest Twój dar, tam jest dbałość o to, tam jest dbałość. Często jest tak, że wiecie, w kościele ktoś Ci powie, wiesz, zrób to i zrób tamto. Tak, i kiedy jesteśmy małą wspólnotą, wspólnotą, która się dopiero rozwija, to trzeba robić wszystko. My zawsze wszystko robimy, powiedzmy, sami od początku, czyli pokazujemy ludziom, jak mają działać rzeczy, tak? Sami robiliśmy na początku uwielbienie, sami głosiliśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli by do tego się nie dołączali ludzie, to dla mnie to jest niedorozwój. To dla mnie świadczy to w ogóle o tym, że w ogóle my się nie rozwijamy. Rozumiecie? Dołączają się do tego ludzie. Dlaczego? Dlatego, że dajemy przykład, pokazujemy, co to znaczy pragnąć, co to znaczy wydobyć z siebie pragnienia, tak? Położyć je w ogóle, tak? I użyć w Królestwie Bożym. Zobacz, czego pragniesz. Bóg Ci zadaje dzisiaj to pytanie. Dziecko, czego w ogóle chcesz? Ja kiedyś byłam na zebraniu u mojego syna i zobaczyłam tam swoją koleżankę. Mamę Wiktora kolegi. I ja z nią chodziłam do klasy. I coś Wam powiem. Ona była tłumokiem w tej klasie i potem taki tłumok siedział na zebraniu. Ja w ogóle, rozumiecie, mówię, jest strasznie niezmotywowany człowiek. W ogóle niezmotywowany człowiek. Taka była w tej klasie, wiecznie miała obgryzione paznokcie, dłubała w nosie, rozumiecie, nie uważała na lekcjach i tak samo zachowywała się, mówię, na tym zebraniu. Taka sama była na tym zebraniu. Pani coś mówiła, a ona chlast i gryzła paznokcie. Ja mówię, co za w ogóle mogiła. Rozumiecie? Co za mogiła. Ale wiecie, czy powiecie, po co są te głoszenia? Te głoszenia są po to, aby w ogóle wziąć jakąś łopatę i zagrzebać w ogóle w sobie, tak? I krzyknąć w ogóle do Boga. Chcę tego! To jest moje pragnienie, tak? I jeśli to jest Twoje pragnienie, to Bóg co mówi on do Ciebie? Weź tą swoją nogę, postaw do przodu. Jak? Przez wiarę stawiam moją nogę, o tak! Stawiam moją nogę. Czego chcesz? Chcę uwielbiać, to postaw nogę. Czego chcesz głosić, to postaw nogę. Panie, ale czy jesteś ze mną? Jestem z Tobą i nie opuszczę Cię, dopóki to, co jest dzisiaj, nazywa się dzisiaj, człowieku. Bóg jest z Tobą. Nie opuszczę Cię i nie zostawię Cię. Rozumiecie? Nie opuszczę Cię i nie zostawię Cię. Nie bój się. Kiedy byłeś w świecie, to duch tego świata oddziaływał na Twoją głowę, tak? I robiłeś wszystko jak z szablonu, jak leciało, jak system kazał. Jak powiedzieli, jak matka i ojciec kazali, tak robili. Wiecie, jak ja na przykład przypominam sobie, czemu ja w ogóle szłam do pierwszej komunii świętej. Wiecie, jakie ja miałam pragnienie? Ja w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy ta pierwsza komunia. Mnie nikt w ogóle wiecie, no nikt mnie nie uczył, tak? Co to w ogóle jest ta pierwsza komunia święta? Ja miałam jedno marzenie, mieć pukające buty, zobaczcie. Ja chciałam mieć pukające buty i kręcone włosy. Pukające buty udało się zdobyć, bo miałam dziadka, który w ogóle robił buty, więc podpiął mi moje pantofelki jakąś blaszką i miałam pukające buty. Ale niestety kręconych włosów już nie miałam. Dlaczego? Dlatego, że miałam proste włosy, matka mi zakręciła włosy na loki na włosy na noc, ale kiedy doszłam do kościoła, to niestety mi się rozprostowało. Rozumiecie? Byłam załamana. Byłam załamana, że w ogóle idąc do pierwszej komunii, ja w ogóle nie mam tego, czego chcę. Rozumiecie? Nie miałam w ogóle pojęcia, po co ja do tej komunii idę. Nikt mi tego nie wytłumaczył. Bóg dzisiaj nie chce, żebyś taki był. To system chce, abyś był jak taki właśnie żołnierzyk. Jak taka w ogóle, wiecie, kserokopiarka. Coś tam w ogóle z ksero, rozumiecie? Jakiś oryginał, jakaś kartka jest położona i ksero leci. I ksero leci. Kserokopiarka i ksero leci. Rozumiecie? Bóg jest ciągle świeży. On jest ciągle nowy. Tak jak tyle was tutaj osób siedzi, tak każdy z was ma z sobą powołanie. Tak każdy z was jest pragnącym człowiekiem. Tak każdy z was ma w sobie pragnienia. I Bóg chce, abyś zaczął używać tych swoich pragnień. Bo wiecie, my możemy nauczać dalej o różnych rzeczach, mówić o cudownych rzeczach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli ty nie wejdziesz w miejsce swojego powołania, jeśli nie będziesz robił tego, co tak naprawdę chcesz, to nie będziesz szczęśliwym człowiekiem tutaj na ziemi. Szczęśliwa dusza to taka dusza, która rozpoznała swoje miejsce w Królestwie. I ja się modlę dzisiaj o was.
aby każdy z was zajął swoje miejsce w Kościele. Swoje miejsce w Kościele. To moje miejsce w Kościele. Rozumiecie? I to w ogóle każda rzecz ma swój wymiar. To nie jest tak, że jest pastor Kościoła wszystko jak gdyby robi sam. To tak nie działa. To tak nie działa. Rozumiecie? Do każdego, jeśli ty odnajdziesz w sobie pragnienie, tak? I zaczniesz to pielęgnować, zaczniesz w ogóle modlić się o to, będziesz odpychał w ogóle wszelką niechęć, będziesz odpychał diabła i moce cię, jak gdyby ciemności od tego w ogóle, od twoich pragnień, tak? To ty zobaczysz je w rzeczywistości. Zobaczysz, one się będą materializowały w twoim życiu. I chcę ci powiedzieć, że ludzie to zobaczą. I teraz ludzie będą dokładać swoje ręki, tak? Do tego, co ty będziesz robił. Ludzie będą dokładać swoje ręki do tego, co ty robisz. Zobaczcie, ja od zawsze marzyłam o tym, aby uwielbiać Boga. I ja to robiłam zawsze i wszędzie. Jeździliśmy do więzienia, uwielbiałam Boga w więzieniu. Tak? Nie było dla mnie w ogóle sytuacji takiej, że nie wiem, a kapella. My przeważnie a kapella. My przeważnie kiedyś mieliśmy a kapella. Czemu? Bo nie mieliśmy instrumentalistów, tak? Nie mieliśmy ludzi, którzy w ogóle by grali na jakichkolwiek instrumentach. Więc ja a kapella. Ale co to znaczy? I kiedy ja byłam wierna w tym temacie, tak? To Bóg mi dzisiaj dodał ludzi. I dzisiaj mamy takie uwielbienie, że na nasze uwielbienie Królestwo Boże przybliża się, demony wychodzą. Rozumiecie? Bóg dodał ludzi do mojego objawienia. Moje objawienie zmieniło moją postawę, tak? I Bóg dodał mi ludzi. Bóg mi dodał ludzi. Kogo? Takich samych pasjonatów i wariatów jak ja. Wiecie, że ja w maju przez wiarę usiadłam na perkusję. Przez wiarę. Usiadłam, żeby wypukać rytm. I prowadziłam wtedy modlitwę. Zamknęłam swoje oczy. Nie wiem, jak to w ogóle poszło. W ogóle po prostu usiadłam. Michał grał na gitarze, a ja usiadłam tak po prostu, żeby rytm wypukać. Ale już był czas modlitwy. Wiecie, co ja zrobiłam? Zostałam na tej perkusji. On grał, a ja nawalałam w tą perkusję. I ludzie brali swoje przełomy. Wiecie, i była kobieta, która potem składała świadectwo, olej ciekł jej z rąk. To znaczy rozpoznać swoje powołanie. To znaczy rozpoznać swoje powołanie. Rozumiecie? To znaczy założyć na siebie mesjański płaszcz. Bóg nie chce, abyś był szablonowym żołnierzykiem. Abyś szedł w ogóle tak, jak religia mówi, niedziela, nabożeństwo, wszyscy do kościoła. Potem ma nabożeństwie, wszyscy z tego kościoła wychodzą i w ogóle i dalej jest czapa. Rozumiecie? Dziś rozpoznaj swoje powołanie. Dziś w ogóle zajrzyj w to, czego tak naprawdę pragniesz. Wiecie, ja w świecie w ogóle nie wiedziałam, czego ja w ogóle chcę. Ja jako nastolatka zadawałam sobie takie pytanie, po co ja tu w ogóle jestem? To takie w ogóle jakieś takie dziwne. Siostra na religii mi mówi, że jest niebo, tak? A pani na geografii mówi, że nie ma piekła. Rozumiecie? A we mnie było ciągle takie nurtujące pytanie, po co ja tu w ogóle jestem? Ano jestem tutaj po to, aby pojednać się z Bogiem, aby rozpoznać swoje powołanie, iść i szerzyć królestwo na maksa na tej ziemi. Nie chcę być szablonowym żołnierzykiem. I to nie jest łatwe, rozumiecie? To nie są łatwe rzeczy. I kiedy przychodzisz do Jezusa, to ja wiem, że nie jesteś zmotywowany, bo nikt nie jest. Nikt nie jest zmotywowanym człowiekiem i nikt od samego początku nie wie, co w ogóle chce robić. Najczęściej jest tak, że boimy się użyć naszych marzeń, że boimy się w ogóle stanąć przed lustrem i powiedzieć, jestem córką Boga. Tak? To primo. Tak? Będę zakładać kościoły. Będę szerzyć Boże Królestwo. Zobaczcie. Na samym początku ty w ogóle sam przed sobą, ty w ogóle sam się musisz nazwać. Sam. Kim jestem? Boże. Już wiem, że jestem córką. Już wiem, że jestem synem. Ale to jest za mało. Tak? Zbawienie zamanifestowało się w moim życiu. Ale ja teraz chcę wiedzieć, co ja mam tutaj robić. Boża moc wstępuje na twoje pragnienia. Boża moc wstępuje na twoje pragnienia. Zobaczcie, nie wiem, chyba rok temu mówiłam też do was na temat uwielbienia. O to, żebyście nauczyli się grać na instrumentach. Zobaczcie, jak to działa.
Wiecie, ja podjęłam teraz decyzję, że będę jeszcze grała na flecie poprzecznym. Już go mam. Już mam ten flet poprzeczny. I będę grała na tym flecie. I pokażę, co to znaczy pragnąć i wprowadzać swoje pragnienia w czyn. Rozumiecie? Synowie tego świata przewyższają synów niebiańskich o łeb. Bądźmy szczerzy, kiedy ja się na to patrzę, to synowie tego świata przewyższają synów niebiańskich o głowę. Dlaczego? Bo znają swojego ojca, znają techniki, a ludzie mają Boga w sercu i boją się pragnąć. No ja to po prostu jak patrzę na to, to mówię, no w ogóle jaki ciemnowód. To tak jak Kola śpiewa, w ogóle komercyjna kicha. Rozumiecie? Komercyjna kicha leci w ogóle jak z fabryki. Jak w ogóle, wiesz, jak petarda w ogóle leci. Następny. Jej, to w ogóle nie o to chodzi. My z Arturem wychodzimy na ulicę i jesteśmy w stanie we dwoje zrobić robotę. We dwoje jesteśmy w stanie zrobić robotę. Tak? Założyliśmy kościół w Warszawie. Prowadziliśmy kiedyś kościół też w ośrodku dla bezdomnych. We dwoje. My zaczęliśmy, a ludzie do tego się dołożyli. Czemu? Ponieważ musi być ktoś, kto coś zacznie. I teraz tak powiedzmy, że ty, tak, jesteś ewangelistą, tak? To ty musisz pielęgnować to w tobie, w sobie. Musisz pokazać ludziom, co to znaczy w ogóle być ewangelistą. Ja przynoszę Bogu w ogóle mój czas, przynoszę pieniądze, tak? W ogóle wychodzę na ulicę, robię to systematycznie, bo skoro to jest moje objawienie, to ono zmieniło najpierw moją postawę. Więc ja idę i jak ludzie zobaczą, że ty to robisz, ty jesteś w tym stały, niezmienny, jak Bóg jest niezmienny, to ludzie do tego będą się dołączać. Chcę ci złożyć świadectwo tego, że po wielu latach, tak, samodzielnego działania naszego, tak, dołączyli się do nas ludzie. Ludzie zobaczyli, aha, ci ludzie mówią prawdę. Oni żyją, tak? Oni żyją tak, jak mówią. Oni żyją tak, jak mówią. Jak ja się na przykład przyglądam na mojego tatę, to mówię, Boże, co ja dla niego jeszcze mogę zrobić? A Bóg do mnie mówi nic, bo on po prostu nie chce. I teraz zobacz, jeśli ty czegoś nie chcesz, to Bóg nic dla ciebie nie może zrobić. Dzisiaj Bóg wplątany jest w mnóstwo rzeczy, które w ogóle nie jest królestwo. Wiecie, to w ogóle nie jest królestwo. My nie jesteśmy ludzie z tego świata. My nie jesteśmy z tego świata. On powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, a z wnętrza jego popłyną rzeki, wody żywej. On nie powiedział, kto, ja nie wiem, przeczyta całą Biblię, kto w ogóle wiernie będzie przychodził do kościoła, kto będzie wiernie płacił dziesięcinę, kto w ogóle będzie ładnie sznurówki zawiązał, kto będzie na uwielbieniu w ogóle skakał, rozumiecie? Nie! On powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. A z wnętrza jego popłyną rzeki, wody żywe. Kto pragnie? Teraz zobaczcie. To chodzi o niekomplikowanie rzeczy. O to, aby nie komplikować rzeczy. Bóg nie jest skomplikowanym Bogiem. To nie jest skomplikowany Bóg. Rozumiecie? On nie jest skomplikowany. Jesteś liderem własnego objawienia. Jesteś liderem swojego pragnienia. I jesteś liderem swojego chcenia. Rozumiecie? Tu w ogóle przez Polskę przetacza się ta fala. Uważam, że w ogóle takiego okultystycznego przebudzenia. To jest okultystyczne przebudzenie, które nie ma nic wspólnego z niebiańskim przebudzeniem. To jest okultystyczne przebudzenie. Ludzie dalej nie pragną, nie wiedzą w ogóle nie rozpoznają głosu Boga, w ogóle nie wiedzą, tak, co mają robić, ale jeżdżą, jacyś usługujący na nich nakładają ręce, tak, i ci ludzie dalej po prostu nie wiedzą. Dzwonią do nas i wiesz, ja mówię, a czy ty, a w ogóle czego ty chcesz? Czego chcesz, powiedz? Czego chcesz? Ale ja nie wiem, czego ja chcę. Ja bym to słuchaj naszych fundamentów wiary. Opowiada tam Artur na fundamentach wiary, tak? Że przede wszystkim pierwszym głosem Boga do ciebie to są twoje pragnienia. W ogóle zobaczcie, on powiedział, na mojej drodze głupi nie zbudzi, a głupi to jest ten, który rzekł w sercu swoim nie ma Boga. Kurczę. Głupi na tej drodze nie zbłądzi. Głupi nie zbłądzi na tej drodze.
Ja jestem liderem swojego objawienia. Kiedy nie słuchałam swojego wewnętrznego człowieka, kiedy nie byłam posłuszna tym pragnieniom, które ja miałam wewnątrz siebie, to Bóg przemówił do mnie takim mocnym głosem. Tak? Powiedział do mnie, że On mnie powołuje do tego, abym nauczała. Rozumiecie? Ale dlaczego On do mnie tak musiał przemówić? Dlatego, że ja nie byłam posłuszna swojemu pragnieniu. Ja nie byłam posłuszna wewnętrznemu człowiekowi. Rozumiecie? On tak nie chce do nas mówić. Bóg nie chce do nas mówić z zewnątrz. Rozumiecie? On chce do nas mówić wewnątrz. Czyli twoje pragnienia to są Boże pragnienia. Ludzie komplikują, wiecie, tak jak mówiłam wam na początku, bo ja chcę ćpać, to ty się musisz na nowo narodzić. Musisz się urodzić jeszcze raz. Ponieważ człowiek wierzący nie ćpa. Tak? Człowiek na nowo narodzony nie chla. Człowiek na nowo narodzony nie pali papierosów. Dlaczego? Bo on nie musi. Nie Amen. Dlatego, że nie może. Wszystko można. Ktoś ostatnio mówi, mogę iść tam do burdelu, ja wie, jedź. No i jedź, ja ci nie zabronię. No i jedź. Rozumiesz? Idź tam z tym Bogiem, który jest w tobie. Idź z Jezusem do burdelu. No i idź. Rozumiecie? Nasz Pan to nie jest Pan dobra i zła. To jest Pan życia. To jest Pan życia. On w ogrodzie Eden zareklamował drzewo życia, ale nie drzewo dobro i zła, tak? Zareklamował drzewo życia. I teraz zobaczcie, żeby z nas wyszło życie, tak? Z każdego co innego, niestety, z każdego co innego. Nie z każdego wyjdzie to samo, tak? Ale z każdego wyjdzie życie, twoje pragnienie, tak? Kiedy ty je będziesz w ogóle pielęgnował, kiedy ty będziesz pobudzał je, tak? To z tego wyjdzie życie. Masz obietnicę, że kto przyjdzie do mnie, tak? I uwierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Posłuchajcie, jesteście na tym miejscu. Jak wierzę? Jedynym prawdziwym kościołem. Jedynym prawdziwym kościołem. Jedynym kościołem, który w ogóle zdaje sobie z tego sprawę, tak? Że w ogóle, to w ogóle nie chodzi o to, żeby przymuszać ludzi. To chodzi o to, aby ludzie rodzili się na nowo z Bożego Ducha, tak? To w ogóle nie o to potem też chodzi, żeby tu przyprowadzić tych ludzi, jakaś tam pieczątka, ty teraz będziesz tym. To w ogóle tak, to w ogóle nie o to chodzi. My u nas w kościele, posłuchajcie, po 2 latach jest nas prawie 100 osób. My nie mamy kart członkowskich. Po prostu tego nie mamy. Ja tego nie chcę. Bo w ogóle nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Aha. A więc jeśli moje i twoje imię zapisane jest w Księdze Życia, tak, to ja nie chcę żadnego dziennika w kościele, nie chcę jakiejś tam sekretarki, która będzie 15 razy dzwoniła w ciągu dnia do mnie albo do mojego męża i będzie mówiła, ty wiesz, tam ona to nie płaci, czy ona dalej jeszcze może być członkiem. Ja nie chcę takich rzeczy. Rozumiecie? Królestwo Boże, tak? To Królestwo Boże dla ludzi pragnących. Dla ludzi pragnących. Zajrzyj dzisiaj w swoje pragnienia. I teraz zobaczcie, czy ja tak naprawdę realizuję to, czego pragnę, tak? Zobacz, teraz, właśnie w tej chwili, zobacz, czy realizujesz to, czego pragniesz. I wiecie, tak, system tego świata, tak, powoduje to, że ludzie, kiedy nie zmieniają swoich umysłów, to nie pragną. I często opierają się na tak zwanym tym takim wstecznym myśleniu i mówią, no bo wiesz, bo u mnie w domu to było tak, że ja to teraz, ja mówię, ale wiesz, tu w ogóle już nie mów o tym. Bo Biblia mówi, że stare przeminęło, żeby nie wspominać rzeczy dawnych. My nie możemy ciągle powracać w naszych tokach myślowych i w tym, co my wypowiadamy, tak, do tego, jak było w naszym domu. My ostatnio siedzieliśmy z Arturem i z moją teściową w kuchni, mieliśmy śniadanie i po prostu myślę, że mieli niezły kabaret, ponieważ jak ja po raz pierwszy powiedziałam im, że ja jak byłam w świecie, to tak naprawdę ciemność na mnie działała z dwóch stron. Przez mojego tatę i przez system tego świata. Mój tata, słuchajcie, nas w domu traktował ciemnością w taki sposób, że spał w kuchni na takiej wersalce. Nie wiem, czy wy tutaj macie.
jak jest takie stare jeszcze, jak są budownictwa, to na przykład jest taka skrzynka z korkami, wiecie, takie te bezpieczniki. I mój tata był władny wyłączać te korki. Jak coś było nie po jego myśli, albo jak na przykład przychodził do domu z wypłatą, tak, to mój tata wtedy wyłączał korki. Dlaczego? Tak nas traktował ciemnością. Wtedy było już w domu ciemno, tak? I nikt się nie mógł poruszać. Ja na przykład byłam u nas w rodzinie taką osobą, że to ja byłam przez moją mamę, taka byłam waleczna, ja byłam przez moją mamę wysyłana zawsze, jest ta godzina, korki już są, wiecie, wyłączone, a mama do mnie, przyszykuj się, więc ja już taka zwarta, przyszykowana, pójdziesz teraz do kuchni, tak? Pod stołem jest taborecik. Na taborciku leżą takie porteczki, rozumiecie? Delikatnie wsuniesz tam swoją rękę i ten taborecik przyniesiesz do dużego pokoju. I wiecie, co ja przeżywałam? Ja przeżywałam paskudny stres. Bo ja czego się bałam? Że on mnie złapie za rękę. Powtarzam, korki były wyłączone, więc w pomieszczeniu było strasznie ciemno. Ja generalnie już w tej ciemnicy nauczyłam się, wczoraj oglądaliśmy, widzieliśmy psa niewidomego, który, wiecie, po węchu, tak? Poruszał się w mieszkaniu już tak, tak? Że on po prostu nie widział, ale on po prostu poruszał się tak, że nie uderzał na przykład głową w futrynę. I ja nauczyłam się tak, że poruszałam się już tak, że po prostu sprawnie przychodziłam, brałam ten stołeczek, zawsze dbałam tylko o to, żeby sprzączka od paska, tak? Nie uderzyła w ogóle w coś metalowego, żeby nie zabrzęczało. Ale pewnego wieczora, kiedy tata wrócił pijany do domu, ja po raz kolejny szłam po ten stołeczek, po tą wypłatę, tak? Kiedy zbliżałam się z moją ręką do nogi, do tego stołeczka, nagle było takie tsz. Rozumiecie? Ojciec mnie złapał za rękę. Ja się śmieję, ja się wtedy tak przestraszyłam, że jąkałam się do piątej klasy szkoły podstawowej. Czy ja wyszłam zmotywowana z mojego domu? Nie wyszłam zmotywowana z mojego domu. Niezmotywowani mnie moi rodzice. Nie zmotywowała mnie moja nieżyjąca mama. Nie mam do niej o to pretensji. I nie zmotywował mnie na półślepy mój tata. Rozumiecie? Oni mnie po prostu nie zmotywowali. Ale ja nie mam do nich pretensji. Dlaczego? Dlatego, że oni nie poznali Jezusa. Więc oni mnie nie zmotywowali. Ale kiedy ja przyszłam do mojego Jezusa, kiedy ja oddałam Mu swoje życie, tak? Kiedy ja poddałam Mu swoje toki myślowe, kiedy ja w ogóle dałam, żeby On zagrzebał we mnie, kiedy ja w ogóle rozpoznałam swoje pragnienia, tak? To ja w ogóle teraz jestem zmotywowanym człowiekiem. Ja jestem mega zmotywowanym człowiekiem. Ja wiem w ogóle, co chcę robić, tak? I robię to. I co robię? Niosę mesjańską posługę. Jak ja rozpoznałam swoje pragnienia, to ja niosę mesjańską posługę. I ty możesz nieść mesjańską posługę. Posłuchaj, brak decyzji to też decyzja. Ludzie mówią, a ja tam, wiesz, ja tam jeszcze poczekam. Ja mówię, szkoda czasu. Posłuchajcie, szkoda czasu. Zawstydź synów ziemskich, tak? Zawstydź ich. Ostatnio ktoś tam ogląda mnie w internecie. A co to za pastor w takich porwanych spodniach? A ja sobie teraz dopiero odpowiem na to pytanie. Skąd takie dziurawe spodnie z Zary? Rozumiecie? Nie mieszajmy Boga do różnych rzeczy, tak? Te gacie są z Zary, a ja jestem z nieba. Te galoty z Zary, tak? A ja jestem z nieba. I niosę mesjańską usługę. Nie wstydzę się i nie boję się. A ja się autentycznie nie wstydzę i się nie boję. Amen. Bo ktoś to na przykład mówi, wiesz, ja to ostatnio w ogóle taki człowiek był, bo ja pójdę do więzienia i tam w więzieniu będę miał służbę. Ja mówię, ty, wciąg to tam cię nosem. Mówię, a wiesz dlaczego? Bo ty się boisz bardziej niż oni. Do więzienia może chodzić ktoś, kto się boi mnie niż ci więźniowie. Rozumiecie? Zobaczcie, jak to teraz działa. Ale w Bogu, w ogóle w Bogu jesteś uzupełniony, tak? W Bogu jesteś uzupełniony. Zajrzyj dzisiaj do swoich pragnień. Rozumiecie? W ogóle zrób sobie taki, patrzcie, mamy początek roku kalendarzowego, tak? I teraz zobaczcie, to co postanowisz dzisiaj,
to, co postanowisz, powiesz w ogóle sam przed sobą. To nie chodzi o to, aby wyskoczyć przed kościołem, tak? I w ogóle powiedzieć, ja w tym roku założę 5 kościołów. Ja tam w tym roku to w ogóle zrobię to, to, to. Bo coś ci powiem w ogóle, ty wiesz, co zrobisz. Ty wiesz, co zrobisz. Zajrzyj w swoje pragnienia. To są naprawdę mega ważne rzeczy. Od tego się rozpoczęła, słuchajcie, nasza służba. Od tego, że my rozpoznaliśmy swoje pragnienia. Tak? Czemu ja nie robię wszystkiego i nie latam wszędzie? Bo ja zajęłam swoje miejsce w Królestwie Bożym. Rozumiecie? Ja nie muszę iść ze szczotką, ja nie muszę iść, ja nie muszę i coś tam. Rozumiecie? Ja tam nie muszę na kościół uliczny. Ja rozpoznałam swoje miejsce w kościele. Ja wiem, kim jestem. Wiem, kim jest mój ojciec i wiem, kim ja jestem. Znam swoje pragnienia. Diabeł mnie nie oszukuje, że moje pragnienia, tak, to tak naprawdę nie Boże pragnienia, bo ja mam Boże pragnienia. Ja nie mam niebożych pragnień. Ja mam po prostu Boże pragnienia. I chcę ci powiedzieć, że jeśli ty weźmiesz na warsztat swoje pragnienia, tak? Oczywiście też, wiesz, bo to też tak sam przed sobą musisz też zobaczyć w ogóle, bo wiecie, jakby my to jesteśmy specami od tego, żeby mieć kupę wymówek, tak? Do tego, żeby w ogóle nie służyć Bogu, tak? A diabeł też jest w ogóle jedynka. Wiesz, ty jesteś za stary. Za stary, aby marzyć i za młody, aby służyć. Za stary, aby marzyć i za młody, aby służyć. Ty jesteś za młody na Heroda. A jestem Herodem. Rozumiecie? Nie jesteś za stary i nie jesteś za młody. Nieważne, czy jesteś nastolatkiem, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Kiedy się odrodziłeś z Bożego Ducha, to wielki Jahwe zamieszkał w tobie. Tak? Potencjał nieba jest w tobie. W tobie jest potencjał nieba. Nie musisz nikogo naśladować, nie musisz nikogo kserować. Dlaczego? Dlatego, że ty masz swoje miejsce. Amen. Jest tyle wolnych wakatów. Ja to wciąż powtarzam, mówię, ludzie, jest tyle wolnych wakatów. Jest tak ogromna przestrzeń do tego, tak, aby służyć Bogu. Ktoś tam mówi, wiesz, ja mam służbę witania. Ja mówię, to witaj, jak przystało na króla. Amen. Rozumiesz? To stój przy tych drzwiach, ładnie, uśmiechnięta, umalowana, w ogóle tak witaj. Wiecie? Nie wymyślajmy też sobie jakiś tam służb. Wiecie, bo to w ogóle chcę, żebyście spojrzeli w ogóle w te proste rzeczy. To, co ja chcę robić, tam jest przypasowana moja dbałość. Dbałość jest. Ja w ogóle jak oglądam ludzi, którzy nie są pasjonatami czego, co robią, to ja mówię, nie rób tego. Nie kalecz rzemiosła. Nie kalecz rzemiosła. Ja jestem z zawodu, słuchajcie, fryzjerem i miałam taką koleżankę, która też tym fryzjerem chciała zostać. I to, wiecie, bo to też było tak, że jak się nie chciało uczyć, tak to się szło na przyuczenie do zawodu, tak, i to było łatwe i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, jeden miał talent, drugi go nie miał. I moja koleżanka miała praktykę u takiego pana, który w tamtym czasie, powiedzmy te 15-20 lat temu, był takim egzaminatorem w CEO. I on był władny ją albo przepuścić, albo nie przepuścić, tak? I pamiętam, że ona mnie wzięła na modela. Ona po prostu mnie zapytała, czy ty zechcesz być modelem, tak? U mnie na tym egzaminie. Ja mówię, okej. Okay. Miałam proste włosy i ona miała mnie obciąć na prosto. Ona mnie tak obryzała. Posłuchajcie, ona mi zrobiła tragedię na głowie. Ona mnie tak opierniczyła te włosy, a ja już też wtedy miałam praktyki. I ta moja szefowa do mnie mówi, przecież ci powiedziałam, że ona w ogóle nie ma pojęcia o strzyżeniu. Po co tam poszłaś? Chciałam dobrze w ogóle, chciałam w ogóle, no chciałam coś dobrego zrobić dla tej koleżanki. I słuchajcie, ja w ogóle byłam świadkiem tego wydarzenia, jak tata tej mojej koleżanki miał pieniądze i on chciał zapłacić temu facetowi, temu człowiekowi, który był tym egzaminatorem, żeby on ją przepuścił. A on mówi, ja nie mogę tego ludziom zrobić. Ja w ogóle nie mogę tego zrobić ludziom. Rozumiecie? I w ogóle, i tak naprawdę ludziom tu chodzi tylko o włosy. Tu chodzi tylko o włosy. Rozumiecie? I teraz zobaczcie, jeśli my jesteśmy nie w swoich butach, to my nie niesiemy mesjańskiej posługi dla ludzi. Jeśli ty nie jesteś w swoich butach, tak? A wiesz, moja teściowa kiedyś zachęciła mnie, żeby kupiła sobie buty sklepowe używane. Ja mówię, mamo, ekobuty,
takie, wiecie, jako dobra firma. Założyła te buty w ogóle. Już nigdy nie kup się, mówi, butów w sklepie używanym. Dlaczego? Dlatego, że ktoś tam wydeptał swoją stopę. Tam była wydeptana czyjaś stopa, rozumiecie? To nie, w ogóle nie były buty dla mojej teściowej. Jej było niewygodnie w tych butach. I tak samo jest z nami. Jeśli my nie chodzimy w swoich butach, to niestety w tych obcych butach jest, jak nam jest w tych butach? Niewygodnie. I w ogóle ja jak jestem u nas w kościele, tak? Ja w ogóle siedzę w domu, ja natychmiast biorę autorytet, prowadzę uwielbienie, głoszę, ja w ogóle czuję się jak w domu, ja znam swoje miejsce, wiem kim jestem, niosę mesjańską posługę. Czemu? Bo ja wiem kim jestem. Już mnie nikt nie oszuka. Ktoś tam do mnie podchodzi ostatnio i mówi, słuchaj, mam dla ciebie słowo od Pana. Ja mówię, jakie? Pan cię nie powołał do nauczania. Nie, ale nie mój. Nie mój Pan. Rozumiesz? Ponieważ ja znam mojego Pana. Ja wiem, co mój Pan mówi do mnie. I ja wiem, co niesie moja usługa. Rozumiesz? Ja mówię, być może twój Pan, który nie zna mojego Pana, powiedział do ciebie, żebym ja nie nauczała. A powiem ci dlaczego, bo twój Pan się boi. Rozpoznaj swoje miejsce. I to wiecie, to jest takie w ogóle, to jest w ogóle mega. Czyli teraz zobaczcie. W świecie byliśmy niezmotywowani, tak? Szliśmy tak, jak podpowiadała modła tego świata, jak podpowiadał wzór tego świata. A teraz jesteśmy w Królestwie Bożym, tak? No i też w Królestwie Bożym są rzeczy Boże i rzeczy nieboże. I religia mówi, wiesz, ty musisz być członkiem. I ja mówię. Jestem członkiem. Rozumiesz? Ja w ogóle wiem, jakim jestem członkiem. Ale ty musisz w ogóle... Kto cię pochowa? Ja wiem, jak ja wcześniej umrę, to Artur. A jak on, to ja. Rozumiecie? To są proste rzeczy. W ogóle uwielbiam te rzeczy. Od kiedy poznałam Boga i zaczęłam widzieć te proste rzeczy, to ja w ogóle mówię, Jezu, jak ja ci dziękuję, że ty jesteś nieskomplikowany, że ty w ogóle przyszedłeś do prostych ludzi. Położyłeś przed nimi życie i śmierć i jeszcze zareklamował życie. Wybierz życie, żebyś żył. Pragnij, a dobrze ci będzie. W ogóle będzie ci dobrze. Dobrze ci będzie. Zobaczcie, czy macie szczęśliwe dusze. W ogóle zobacz, na przykład to, czy masz szczęśliwą duszę. Patrzcie, my zasuwamy jak dwa koniki po całej Polsce, tak? Ja w ogóle, jak już siedzę za długo w jednym miejscu, to tak, przyznam się, chyba nie jestem za bardzo szczęśliwa. Nie mogę za długo siedzieć w jednym miejscu. Lubię pojeździć po Polsce. Rozumiecie? W ogóle lubię jeździć, w ogóle lubię. Lubię, to jest też moje powołanie. Wiecie? Lubię wchodzić w miejsca, gdzie jest ciemność i lubię prezentować mojego Jezusa. Lubię zanosić, tak? Mesjańską posługę. To są proste rzeczy. Zobaczcie, mega proste rzeczy. Diabeł to wszystko powykrzywiał. Diabeł powykrzywiał te rzeczy. Często jest tak, że ludzie na przykład tak rozpoznają jakieś swoje powołanie i frustrują się, bo mówią, kurczę, nie mam współpracownika, w ogóle nikt mi tu nie pomaga. Coś ci chcę powiedzieć, jeśli rozpoznasz swoje powołanie, tak, wydobędziesz je z siebie, to nie szukaj na dzień dobry współpracownika, nie znajdziesz ich. To jest taka jedna, taka bardziej przykra informacja. Nie znajdziesz od samego początku tych współpracowników, tak? Będziesz robił sam. Będziesz rzeczy robił sam. Tak? A ludzie będą do tego się dołączać. Kiedy? Jak zobaczą, że to tak naprawdę jest twoje pragnienie. Ja to często do ludzi mówię tak. Czemu, jeśli to nie, szczególnie to mówię do liderów. Jeśli jesteś liderem w kościele i coś nie działa u ciebie, czemu tak chcesz, żeby to działało u mnie? Co żeś tak się uparł? Jeśli to nie jest ważne dla ciebie, to dlaczego chcesz, żeby to dla mnie było istotne? Kurczę, to takie w ogóle, rozumiecie? Jeśli to nie działa u ciebie, to dlaczego ty chcesz, żeby to działało u mnie? Niech to zadziała u ciebie. Jeśli ja zobaczę, że to uszczęśliwiło ciebie, to ja to wezmę. Wiecie, ja byłam w różnych miejscach, tak? W różnych zakamarkach swojej duszy. I kiedy usługuję dzisiaj ludziom, to mówię, nie idź tam, nie podążaj tam.
Nie wybieraj się sam do swojego umysłu bez Ducha Świętego. W ogóle nie chodź po swojej duszy bez Ducha Świętego, tak? Nie wybieraj się tam, tak? Ty nie jesteś emocją, jesteś duchem. Nie jesteś emocją. Emocja w ogóle nic nie znaczy. Rozumiecie? Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj, kiedy będziesz podejmował decyzję, tak? O tym, że ty w ogóle następny rok to będzie rok, tak? Że ty w ogóle przede wszystkim rozpoznasz, kim jestem w Królestwie Bożym. Kim jestem? Artur kiedyś zadał takie Bogu pytanie, tak? Boże, w ogóle kim jestem? Tak? Między innymi Bóg do niego powiedział, jesteś badaczem mojego ludu. Jesteś badaczem mojego ludu. Wiecie, ja na przykład też między innymi świetnie poruszam się po jakichś ciemnych w ogóle sytuacjach, tak? Doświadczyłam w moim życiu patologicznych sytuacji, tak? I w ogóle uwielbiam ludzi stamtąd powyciągać. Ktoś ostatnio do mnie mówi, kurczę, chciałbym tak widzieć jak ty. Jak? Mieć taki wyostrzony wzrok. Ja wie, chcesz? Tak, to będziesz tak widział. Amen. Jak chcesz, to będziesz tak widział. Nie komplikujmy tego. Bóg powiedział, chcesz? Chcę. Come on! Stawiaj swoją stopę. Kiedy postawiłeś swoją stopę na nowym miejscu, to nie oglądaj się. Boże, czy ktoś za mną idzie? Co cię obchodzi, czy ktoś za tobą idzie, jak ja jestem w tobie? Amen. Co cię obchodzi? Czy ktoś za tobą idzie i cię poklepie? Wiesz? Dobrze to robisz. Walę w to, czy to dobrze robię. Ja wiem, gdzie podążam. Stawiam następny krok. Tak? I co Pan mówi? Co w ogóle Pan mówi? Pan w ogóle zanim jeszcze Jezus poszedł na krzyż, tak? To Bóg mówił do Izraela. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam. Po co wam to mówię? Abyś miał pewność, że tam, gdzie stawiasz stópkę swoją, tam ja stawiam tą stopę razem z tobą. Dlaczego? Amen. Bo mieszkam w tobie. Amen. Bo mieszkam w tobie. W ogóle odpalcie kiedyś sobie Biblię internetową. Biblia internetowa 2000. Wejdźcie w tą wyszukiwarkę, zaawansowane, i wbijcie sobie informacje. Jestem z tobą. Zobaczycie, ile razy w Biblii Bóg powiedział, jestem z tobą. Jestem z tobą, nie bój się, Izraelu. Ale co? Słuchaj mnie, a ja dziś do ciebie mówię, tak? Jeśli pragniesz, to z wnętrza twojego popłyną rzeki, wody żywej. Posłuchajcie, we mnie jest uwielbienie. We mnie jest uwielbienie. Ja się w ogóle nie przygotowuję do uwielbienia. Wiecie co? W ogóle nie przygotowuję się do uwielbienia. Zasuwam na tej perkusji. Ostatnio... A, teraz Kisyńczy. Powiedzcie, Sebastian jest z nami. Więc proszę Sebastiana, mówię, Sebek, mówię, ja muszę być na perkusji pograł, bo Sebek gra na bębnach. Ja mówię, może być pograł na perkusji. I mieliśmy taką naszą próbę. I Sebastian usiadł i wiecie, jak gdyby coś tam sobie pograł, ale mówi, nie mogę zsynchronizować nogi z tą. Nogi z ręką nie mogę zsynchronizować. A ja zsynchronizowałam rękę z nogą i z głosem. Rozumiecie? To łaska. Amen. To jest łaska. Ja stawiam moją nogę. Wiecie, ile ludzi się śmiało z tego? Na przykład ja notorycznie dostaję takie informacje. Świnie i kobiety nie mają prawa głosu. Rozumiecie? Świnie i kobiety nie mają prawa głosu. Ale ja nie jestem owieczką. I nie jestem świnią. Spodnie mam z Zary i jestem owcą. Nie jestem świnią. Amen. Tak, ja też jestem za tym. Świnie w kościele nie mają głosu. Bo świnia to stara natura. Rozumiecie? A więc niech stara natura nie wychodzi i nic nie mówi w kościele. Dlaczego? Ponieważ ona nie niesie mesjańskiej posługi i ona nie jest w stanie w ogóle nikogo zbudować. Amen. Amen. Zagrzeb dzisiaj w sobie. Nie pozwól. Teraz zobaczcie, mamy jedno życie. Być może jesteśmy ostatnim pokoleniem. Być może jesteśmy ostatnim pokoleniem na tej ziemi. Amen. I to od nas, zobaczcie, w ogóle mnie to w ogóle tak pionuje, że Bóg już dzisiaj, On w ogóle się inaczej nie porusza, jak przez swój Kościół. Więc jeśli On cię powołał do świętego Kościoła, jeśli On cię powołał do swojego Królestwa, tak? On cię też namaścił, On ci dał pragnienia. Rozumiecie? On chce. To w ogóle nie o to chodzi, żeby teraz ludzi z Wałbrzycha przewodzić do Warszawy albo na odwrót. To nie o to chodzi. To chodzi o to, aby ludzie z Wałbrzycha, tak, mieli tutaj miejsce. Tu
tu, a wszystko jest zależne od tego, jaki jest Kościół. Amen. A Kościołem jesteś Ty. Amen. A Kościołem jesteś Ty. Posłuchajcie, miasto wygląda tak, jaki jest Kościół w tym mieście. Tak wygląda miasto. Tak wygląda miasto. Jest mnóstwo ludzi, którzy są rozproszeni, tak? Chodzą w rozproszeniu, żyją w rozproszeniu, bo przede wszystkim nie wiedzą, kim są. Nie wiedzą, kim są. Ja to mówię, to, że jesteś synem i córką, to jest za mało. To jest za mało. Ja muszę wiedzieć, jaką posługę ja niosę tutaj dla Kościoła. Kim ja jestem? Czy ja zajmuję któryś z pięciu urzędów? Czy moja służba to będzie służba pomocnicza? Jeśli nie będziesz rozpoznawał w sobie, tak, pięciu urzędów, to zobacz, być może będziesz służbą pomocniczą. Ja zawsze mówię na przykład do żon, których mężowie są mężami w służbie. Ja mówię, co żeś tak się uparła, żebyś i ty coś robiła. Rozumiesz? Co żeś tak się uparła? Może ty w ogóle masz nic nie robić? Mówię, masz objawienie, co chcesz robić? Nie, ja mówię, to służ swojemu mężowi. Amen. Wiecie, że ja dałam się przygotowywać Bogu przez 10 lat. Ja nie mówię, że taka jest droga dla każdego. Ja mam ogromny szacunek do tego słowa. Jest napisane tak, niech nie wierzy was, zostaje nauczycielami. Dlaczego? Bo sroższą poniosą karę. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie przewidział religijnych nauczeń dla ludzi. Amen. Bóg przewidział życie. Amen. I jeśli ty jesteś w swoim powołaniu, to ty niesiesz mesjańską posługę. Niesiesz mesjańską posługę. Jeśli nie widzisz w sobie czegoś szczególnego, to też nie dodrapuj się. Ludzie mówią, wiesz, tam służba ciast, ja bym uspokój się. Służba ciast. Rozumiecie? Można upiec ciasto. Ja też mogę zawsze upiec ciasto. My mamy taką z Arturem zasadę, że zawsze staramy się być pierwsi w kościele i zawsze staramy się ostatni z tego kościoła wychodzić. Dla mnie nie ma problemu, że ja przyjeżdżam do kościoła, zakasuję rękawy, tak? I w ogóle kibelki czyszczę. Czyszczę kibelki, zawieszam zawieszki, rozumiecie? Rozkładam papier, coś tam przygotowuję. Wiecie, dlaczego? Bo to jest moje. Bo to jest moje. Ja w ogóle, rozumiecie? Ja przez tyle lat stałam i nagrywałam Artura. Ja go po prostu nagrywałam. Tak? Ale ja wewnątrz siebie byłam przygotowywana przez Boga. Amen. Tak? I w pewnym momencie dałam się zerwać. Jako przygotowany owoc. Tak? Jako przygotowany owoc dałam się zerwać i w ogóle rzuciłam się w ludzi. Sama się rzuciłam w ludzi, jak wariatka. Nikt mnie do tego nie zmusił. Rozumiecie? Bóg chce, abyś ty podejmował decyzję. Wiecie, jak Pan chce. Tak? Wiesz, no, ja nie, to tak nie działa. To tak nie działa. To tak nie działa, przyjaciele. Pan zechciał i dlatego oddał Jezusa na krzyż, bo inaczej by nas co? Zmusiał zutylizować. Gdyby nie Jezus, to Bóg by nas musiał zutylizować, po prostu, do tego, żeśmy się nie nadawali. Jeśli masz w sobie pretensje, że na przykład twoi ziemscy rodzice nie zmotywowali cię, to w ogóle też spokutuj. Spokutuj w ogóle z tego, bo wiecie, to w ogóle jest grzech. Mieć pretensje do kogoś, kto też nie był zmotywowany. Ja na przykład jak zrozumiałam to, że ja nie mogę mieć pretensji do mojego taty i do mojej mamy. Dlaczego? Dlatego, że oni nie znali Pana Jezusa. I w tym czasie, tak, w ogóle byli takimi żołnierzykami, tak, których system wykroił. Diabeł sobie wykroił moją mamę i mojego tatę. Tak? Posmarował ich w ogóle, wiecie, w ogóle brakiem motywacji, tak? W ogóle zioną na nich, tak? I oni nie zmotywowali mojego życia. Ale ja nie mam do nich pretensji. Ja nie mam do nich pretensji, po prostu. Często ludzie mówią, ale a wiesz, bo ale w do, a to tylko tak w kościele mam się zajmować. Ale ja na przykład mówię, wiesz, a to jest moje życie. Ja nie mam w ogóle rozdzielonego czegoś takiego, że w ogóle moja służba, moja Sara, mój Wiktor, dom i tak dalej. Ja w ogóle cała jestem Boża. Całe moje życie jest Boże. Całe moje życie jest Boże. Wiecie, ostatnio tak sobie przeanalizowałam życie mojej mamy. Co niektórzy wiecie, że moja mama zmarła. I kiedy przypomnę sobie ten obraz, jak chowałam moją mamę, wiecie, przez 7 godzin modliłam się o wskrzeszenie mojej mamy. I cały czas to powtarzam. Modliłam się o jej wskrzeszenie tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie byłam pewna jej zbawienia. Ona kiedyś oddała życie Jezusowi, tak? Ja się o nią pomodliłam, została cudownie uzdrowiona. Natomiast moja mama nie decydowała.
i ona przez swoje decyzje miała na ziemi tutaj takie życie, jakie miała. Ale ona przez całe też życie troszczyła się. Troszczyła się o to, co się nazywa dzisiaj. Troszczyła się o nas, troszczyła się o swoich rodziców. Zawsze chciała, żeby wszystkim było dobrze. Nawet, wiecie jak to, że teściowa to zła. Moja mama nawet chciała, żeby jej teściowa miała dobrze. Rozumiecie? Zawsze w ogóle żyła na kredyt, tak? W sensie, że poszła, wzięła kredyt, żeby komuś coś tam dać. Starała się, nie wyszło jej. I kiedy ja ją chowałam, to wiecie, pochowałam ją nawet nie w jej ubraniach. Nie miała skompletowanego nawet całego swojego ubrania. I zobaczyłam, kurczę, w ogóle naga przyszła na ten świat. I naga z tego świata odeszła. Pochowałam ją w skarpetkach konkubenta. Pochowałam ją w butach mojej teściowej, bo miała tak spuchnięte nogi. Pochowałam ją w leggingsach i biustonosza nawet jej nie założyłam, bo już było po tylu godzinach modlitwy, było ciało tak skostniałe, że nie mogłam już po prostu ją ubrać. W trumnie ułożyłam jej ręce tak, rozumiecie, jak się układa ludziom, tak, żeby jej się to wszystko nie porozjeżdżało. I tak w ogóle, wiecie, ja mam pewność zbawienia mojej mamie. Ale kiedy przypomnę sobie ten obraz, tak? Bóg mi ten obraz przypomniał. Abym w ogóle ja się nie pomyliła nigdy w ogóle, tak? Abym w ogóle nie o to miała staranie, co nie trzeba. Artur zawsze mówi, ta ziemia zostanie zutylizowana. Ona, ta ziemia zostanie zutylizowana. Ja nie chcę mojego życia spędzić na tym, na dbałości o tym, co tak naprawdę zostanie zutylizowane. Rozumiecie? Ja chcę dbać o mój dom w niebie. Chcę jak najwięcej ludzi zabrać tam do tego domu w niebie. To tak naprawdę jest nasza służba. To jest nasza służba tutaj na tej ziemi. Ale żeby ją sprawować, tak, to początkiem jest rozpoznać swoje powołanie. Tak? Zobacz dzisiaj. Spójrz w swoje pragnienie. I wiecie co? Powiem tak. Mogłabym się o was modlić. Mogłabym tutaj na was ręce nakładać. Mogłabym mówić przełom. Wiara, w ogóle namaszczenie, ogień, ogień! Rozumiecie? Nie chcę tego robić. Powiem ci, jak to się wydarzy. Wydarzy to się tak, że pójdziesz do swojego domu, kiedy cię nikt nie będzie widział i ty sam przed sobą, tak? Załatwisz tę sprawę. Taki jest Bóg. Taki jest po prostu Bóg. I z tym, kochani, chcę was zostawić. Życzę wam, żeby ten nowy rok, tak? Był dla was rokiem wzrostu, żebyście mieli szczęśliwe dusze i żebyście tutaj na tej ziemi nieśli mesjańską posługę. Amen. Amen.